Możemy? Cenę i proszę w utworze o tytule Podpiwek. 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 Po, podpiwek. 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 Podpiwek to wcale nie piwo. Podpiwek to nie mowa o piwie, chociaż są tam kultury żywe. Żywe kultury, nie bakterii, ale z drożdży. Jest też mąka słodowa. Przechowuje się to wszystko razem w stylu fermentacji i dochodzi do bardzo fajnej akcji. Powstaje bardzo fajny, bezalkoholowy napój o nazwie Podpiwek. 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 Napój o ciemnej barwie, słodkawym smaku. Nie jest browarem, ale jest podpiwkiem. Wytwarzany jest przeważnie w warunkach domowych. Spalonej kawy zbożowej, suszonego chmielu, drożdży, wody i cukru. Co to jest? Podpiwek. 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 Co to jest? Podpiwek. 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 Można kupić gotowy podpiwek lub specjalnie przygotowaną mieszankę suszu. Suszu na podpiwek. W zasadzie samodzielnego przygotowania napiwku. Podpiwku? Napiwku. Nie, napiwki to się daje, a podpiwki się pije. Bo to jest podpiwek, a nie napiwek, a nie piwo. Podpiwek. Pamiętam, że moja babcia robiła mi taki podpiwek, jak byłem mały, tylko mówiła, że to jest roszada. Nie wiem, skąd taka nazwa. Babcia pochodziła z Lwowa. Może we Lwowie mówiła się na to roszada. Ale było to dobre, musujące. To był podpiwek. 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 Nie mylić z piwem, bo to jest podpiwek. Dziękuję bardzo. To był Prosiak, a.k.a. Squeaky i ACNS Shake Nowej Ery. Dziękuję bardzo. W utworze artystycznym pod tytułem Podpiwek. 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 Dziękuję bardzo. Dobranoc. Żegnam wszystkich internautów, sprawdzonych wiedzy, definicji i edukacji.